W dzisiejszym odcinku opowiem o pewnej książce, która jest doskonałą pozycją dla początkujących agentów nieruchomości, ale także dla tych osób, które niebawem chciałyby rozpocząć przygodę właśnie z tym coraz bardziej szlachetnym zawodem, więc zapraszam na ten odcinek. No właśnie, to jest chyba ten moment, żeby od razu powiedzieć, że udało mi się napisać i wydać taką oto książkę. Książka ta jest przeznaczona dla świeżych agentów nieruchomości albo właśnie dla tych początkujących, którzy dopiero rozpoczęli przygodę, czyli tak zwanych świeżaków. Książka, od razu powiem, jest dość szybka, dość łatwa, ponieważ sam muszę się przyznać, że nie za bardzo mam koncentrację i cierpliwość, żeby czytać grube książki, więc tą samą miarą tutaj się kierowałem, pisząc tę książkę, więc było sporo rzeczy wycinanych w międzyczasie, żeby ją jak najbardziej przykrócić, żeby była jak najszybsza, ale przy tym, żeby wyczerpała w pełni wszystkie tematy, które tutaj miały być zawarte. No i właśnie opowiem pokrótce o tych tematach, no po to, abyś mogła zobaczyć, czy ta książka będzie dla Ciebie przydatna, bo wiem, jak to jest z książkami. Nie wszystkie muszą być dla każdego, więc tak to wygląda pokrótce. Opowiadam tam, na czym polega mniej więcej aktualnie rynek, w którą stronę ten rynek nieruchomości najprawdopodobniej będzie zmierzał, choć ostatnie lata pokazały, że niczego nie można tutaj przewidywać. Opisuję w zasadzie w tej książce, jakie są rodzaje nieruchomości, takie najczęściej obsługiwane przez nas agentów nieruchomości, ponieważ pamiętajcie, nieruchomości to nie tylko mieszkania. Ja wiem, że one są najbardziej popularne, natomiast najwięcej zarabia się na całkiem innych nieruchomościach i właśnie w tej książce także to opisuję. Opisuję tam także takie sąsiednie zawody, które są zbliżone tutaj do agenta nieruchomości, które warto poznać, gdy się chcemy danym rodzajem rynku bądź nieruchomości zajmować, no po to, aby być po prostu lepszym od konkurenta, aby być lepszym od innego agenta nieruchomości, który tylko jest sfokusowany na pewne czynności, które powtarza być może od wielu lat z sukcesem, natomiast no, rynek się na tyle zmienia, że czasami trzeba będzie dodawać coś więcej. I to już widzimy, że w ciągu ostatnich 10 lat agenci nieruchomości naprawdę dodają coraz więcej w dużych miastach, praktycznie homestaging, porządny fotograf, porządne wideo, coraz bardziej zindywidualizowany marketing. No to są te czynności, których jeszcze nie było 10 lat temu, natomiast teraz są praktycznie przy tych bardziej znaczących agencjach nieruchomości praktycznie niezbędne i bez tego ci agenci i te agencje raczej nie widzą tutaj możliwości dalej kontynuowania zawodu agenta nieruchomości na tak wysokim poziomie. O wszystkich procesach, które przechodzi początkujący agent nieruchomości w tej książce opisałem, czyli będą także te nieszczęśliwe i przez większość nielubiane zimne telefony, będą spotkania pozyskowe, tak? Czyli jak zachowywać się tutaj, gdy pierwszy raz idziemy obejrzeć jakieś mieszkanie, gdzie musimy poznać to mieszkanie, ale jednocześnie musimy zacząć już przekonywać do siebie właściciela, bo bardzo często w tych czasach takie spotkania są troszkę na zasadzie castingu, także trzeba mieć tego świadomość, że nie jesteśmy często jedynymi agentami, którzy wizytują taką nieruchomość. Być może przed nami było już 6 osób i po nas też będzie 6. I dopiero, być może też dopiero będzie jakiś wybór, że wybieram właśnie Ciebie. Więc o tych spotkaniach, takich po raz pierwszy, które odbywamy w nieruchomości naszego potencjalnego klienta, też opowiem. Jak przygotować taką ofertę? Jak przygotować? Na co zwracać uwagę? Czym się można teraz wyróżnić? Oczywiście to trzeba dostosować do swoich możliwości, do możliwości przede wszystkim biura, ale właśnie na podstawie tych wszystkich zapisów będzie można zobaczyć, na co możemy sobie pozwolić, co jest tak naprawdę istotne, a która czynność być może w naszych stronach, czy w tych nieruchomościach, którymi aktualnie się zajmujemy albo planujemy się zajmować, no nie będą aż tak bardzo potrzebne. No i oczywiście jak taką nieruchomość, przynajmniej to, co jest po stronie agenta nieruchomości, jak można się przygotować do jakiejś tam wstępnej promocji, jak można nad tą nieruchomością pracować, bo to też jest ważny czynnik i chyba będzie niebawem jeszcze bardziej istotny, szczególnie gdy ilość kupujących będzie troszkę mniejsza niż przywykliśmy do tej pory, więc tutaj tymi czynnościami będzie można się bardzo, bardzo mocno wyróżnić. No i później przechodzimy do kolejnego etapu, czyli już prezentowanie nieruchomości naszym potencjalnym klientom. No każda osoba, która wizytuje naszą nieruchomość, no to trzeba zakładać już przed samym spotkaniem, że to może być ta osoba, która tę nieruchomość nabędzie, więc
jak te prezentacje wykonywać, czym się można tutaj wyróżnić, a jeszcze można bardzo mocno się wyróżnić. Naprawdę bardzo mocno można się wyróżnić. Tylko do pewnych rzeczy trzeba przede wszystkim tutaj dojrzeć, z pewnymi rzeczami warto się pogodzić i zaufać być może, że te pewne czynności są naprawdę skuteczne i pomimo, że wymagają troszkę więcej może na początku nakładu pracy, być może trzeba będzie do czegoś właściciela tam bardziej przekonać, no to w efekcie te czynności mogą nas naprawdę skierować całkowicie do tego sukcesu, którym będzie no, złożenie oferty, bo taki jest cel takiej wizytacji. No i właśnie, co później trzeba zrobić, tak? Gdy już tą ofertę mamy, trzeba zobaczyć, jakiego typu to jest oferta. Czy to jest jakaś deklaracja słowna, czy być może to jest pisemna deklaracja, czy ta deklaracja jest poparta być może jakąś kwotą pieniędzy. Jak to wszystko fajnie dopiąć, żeby to się później nam nie rozlazło, nie wysypało, bo myślę, że każdy doświadczony agent nieruchomości miał w historii taką sytuację, że w piątek była świetna prezentacja, w sobotę była być może dogrywka i deklaracja chęci zakupu. Po znajomości znaleźliśmy szybkiego notariusza, który już na poniedziałek mógł nam akt notarialny tutaj zorganizować, a tu nagle telefon o 8 rano, że tutaj panie Krzysztofie, no niestety żona zmieniła zdanie i musimy na chwilkę się wstrzymać z zakupem. Najgorsza sytuacja naprawdę, natomiast ona jest jak najbardziej ludzka, naturalna, rynkowa. Natomiast tym sytuacjom też można w pewien sposób zapobiec albo przynajmniej je ograniczyć praktycznie do minimum. Więc te wszystkie czynności, które agent nieruchomości po kolei powinien robić w tej książce opisałem. I dlaczego w taki sposób do tego podszedłem? No, w taki sposób uważałem, że będzie najbardziej sensowny po to, żeby początkujący agent nieruchomości mógł sobie wszystko poukładać, bo często tak zwane świeżaki w naszej branży troszkę obejrzały filmów na YouTubie, trochę obejrzały programów telewizyjnych, w których naprawdę ten zawód agenta nieruchomości jest bardzo fajnie prezentowany, ale pamiętajmy, zarówno YouTube, jak i telewizja, jak i prasa być może kolorowa pokazuje to, co widz chce oglądać. A widz nie chce oglądać biegania po dokumenty, widz nie chce oglądać za bardzo, jak wykonujemy prezentację, poza tam takim typowym pokazaniem, że tu jest salon, tu jest kuchnia. To widza nie interesuje. To tylko interesuje ewentualnie naszą branżę. Natomiast to jest na tyle mała grupa, żeby na tej podstawie mogły programy wchodzić do telewizji. Więc bardzo dużo procesów tam jest opisanych, których nie ma w telewizji, ale które są praktycznie już niezbędne. A nawet jeśli dzisiaj jeszcze nie są niezbędne, no to za rok praktycznie bez tego będzie bardzo ciężko być skutecznym agentem nieruchomości. Więc po kolei każdy proces został opisany, podzielony na rozdziały. Oczywiście starałem się też tam wstawić naprawdę takie typowe z życia moje doświadczenia, aby jeszcze bardziej może uwiarygodnić pewne podejście, pewne zachowania naprawdę potrafią być skuteczne. I tego przede wszystkim życzę Tobie, aby nie było takiej potrzeby popełniać tych błędów, które ja popełniłem, bo popełniłem ich od groma swego czasu, gdy byłem początkujący. W tamtych czasach nie było za bardzo literatury, nie było kursów, nie było szkoleń prowadzonych przez praktyków, tylko teoria, a wiem jak to z tą teorią jest, że jest duża różnica między taką teorią a praktyką, więc to wszystko w tej książce jest zawarte. I teraz powiem pokrótce, bo w zasadzie tego chyba nigdy jeszcze nie zrobiłem tutaj na tym kanale. Opowiem w kilku słowach o sobie, aby każdy mógł ocenić, czy w ogóle jestem wiarygodną osobą dla wykonania takiej czynności, jak napisanie książki. Więc przede wszystkim się przedstawię, bo też tego nie robiłem chyba do tej pory. Nazywam się Michał Spodymek. Pierwszą nieruchomość, którą nabyłem 20 lat temu. To była nieruchomość, która była na flipa. Tak zwanego teraz. Wtedy jeszcze w ogóle nie było takich wyrazów. Wtedy nie było jeszcze portali Oto Dom. Całkiem inaczej trzeba było promować te oferty. Ale już minęło 20 lat od momentu, w którym nabyłem pierwszą nieruchomość. Nabyłem ją na studiach. Za pieniądze, które zarobiłem, gdy pojechałem na farmę w Anglii pracować, więc tak moja przygoda się zaczęła. Następnie zacząłem się troszkę edukować, więc skończyłem pośrednictwo nieruchomości w Krakowie na AGH-u. Później musiałem odbyć praktyki takie bezpłatne, w zasadzie sam musiałem za nie płacić przez pół roku za to, że mogłem komuś segregator czyścić i się przyglądać jak pracuję. No i udało mi się licencję, kiedyś niezbędna była licencja, żeby wykonywać ten zawód tak w pełni formalnie, więc udało mi się państwową
licencję zdobyć, którą minister z pieczęcią taką ministerialną wręczył. Można tak to powiedzieć, choć to było listownie. No i następnie zacząłem już się zajmować pośrednictwem, bo stwierdziłem, że nie jestem w stanie tak dużej ilości nieruchomości, które chciałbym nabyć, mimo wszystko takiego dużego kapitału nie miałem, więc stwierdziłem, że mogę na tym zarabiać, że mam dojście do informacji, że wiem, jak na nieruchomościach można zarabiać. W tamtych czasach nadal jeszcze nie było fliperów, nie było kursów fliperskich, przynajmniej nie było w takiej skali, jak to jest teraz. No i zacząłem się zajmować pośrednictwem. Zajmowałem się tym pośrednictwem w Krakowie, zajmowałem się w Koszalinie i od 2014 roku się przeprowadziłem do Warszawy, gdzie po pół roku pobytu założyłem agencję nieruchomości, więc ta agencja nieruchomości już praktycznie 10 lat prawie działa, co jest dla mnie naprawdę ogromnym sukcesem, bo prowadzenie firmy naprawdę wymaga, a szczególnie już w tych czasach wymaga wielu wyrzeczeń i naprawdę coraz szerszych tutaj horyzontów, które są tutaj wymagane. Następnie skończyłem studia z rzeczoznawstwa, z wyceny nieruchomości, bo uważałem, że wycena nieruchomości będzie mi bardzo przydatna do tego, żeby jeszcze rzetelniej pracować. No i od 2015 roku mniej więcej, jak najaktywniej zajmuję się pośrednictwem w nieruchomościach zagranicznych. Sporo tutaj odcinków można na moim kanale zobaczyć o tych nieruchomościach, także to też nie jest taka tylko i wyłącznie teoria, no ale dzięki tej całej wiedzy, którą nabyłem w Polsce, zarówno praktycznej, gdzie sam się musiałem uczyć, jak i teoretycznej, gdzie naprawdę ogrom wiedzy od tych teoretyków uczelnianych otrzymałem, plus naprawdę sporo Europy zwiedziłem, z ogromną ilością agentów nieruchomości miałem przyjemność się spotkać, więc wziąłem to wszystko po prostu do kupy. Zebrałem to, co według mnie byłoby najlepsze i uważam, że nadal te rzeczy mogą być najlepsze. Pewne rzeczy troszeczkę może wyprzedzają tutaj przyszłość, ale uważam, że warto mieć dostęp do tej informacji, więc jeśli interesuje Ciebie taka książka, to na mojej stronie Kursy Nieruchomości i tutaj także link pod tym filmem będzie się znajdował, można tę książkę nabyć. Podkreślam, uważam, że ona jest lekka, że jest szybka, przede wszystkim pisana swobodnym językiem, unikam tam fachowych, branżowych takich zwrotów, bo uważam, że te zwroty będą bardziej przydatne w innej pozycji, która już będzie dla bardziej zaawansowanych agentów nieruchomości. Więc jeśli lubisz czytać i masz ochotę na taką pozycję na rynku, to gorąco zapraszam. No i dziękuję za obejrzenie tego odcinka.